często ludzie ustępują miejsca w autobusie? A nie, raczej nigdy. Owszem, zdarzają się, z tym, że to raczej kobiety są niż mężczyźni. Mężczyźni to raczej udają, że nie widzą. Rzadko, ale ustępują nieraz. No tak bywa różnie, proszę panów, różnie, ale zdarzają się też tacy, co ustępują, bo nie można wszystkich jednakowo po prostu oceniać, na pewno. A czasami czytają książki, udają, że nie widzą, czasami zapatrzeni są w okna. Udaje, że śpi, patrzy się w inną stronę. A zdarzyła się pani taka sytuacja, że ktoś pani nie ustąpił miejsca? Tak, ale ja się dobrze czuję, mogę stać. Ja lubię nawet stać. Bo jak usiądę, jak później się podnoszę, to mi boli kręgosłup, a tak to postoję sobie. Także nie mam pretensji do młodzieży, że mi nie ustąpi. Zdarzyło się nieraz, wielokrotnie. A była taka sytuacja i to właściwie bardzo młoda dziewczyna siedziała. I jak to wyglądało? Właściwie rozparte na siedzeniu i wszedł facet o kulach. Jedną z nich przeprosił, bo było miejsce dla inwalidy. Udawała, że nie widzi, tak, i taka właśnie patrzyła w okno. A ona powiedziała, czy ja muszę? Nie reagowała. Ale nie tylko dla mnie, bo ja jeszcze może jestem w takim wieku, że... Ale starsze osoby stały też. Proszę pana, ja nikogo nie proszę o to, abym tylko miał się czego trzymać. Ustępują częściej młodsi czy starsi? Przeważnie młodsi. Starsi to nie. Stary staremu nie... Tam od czasu jakiś pan starszy to ustąpi, a tak to nie...